Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś widzimy się po raz już kolejny, nie pamiętam który, w grze Hades. No i tak, bierzemy dzisiaj miecza jako swój jako swoje akcesorium. Bierzemy pióro. Głównie dlatego chcę zobaczyć, czym jest szybko wygrasz potyczkę. To jest jedna rzecz, a druga. Stwierdziłem, że warto ulepszyć sobie chociaż na drugim gwiazdkę różne. I tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co pierwszy. No, pierwszy dar otrzymujemy od Artemidy. At first I thought you simply lacked in patience, but now I see it's urgency that drives you. What is it that you're after, really? No cóż, ciężko powiedzieć więcej, ale co my tu mamy? Atak ze skoku zdaje dodatkowe obrażenia. Nie wiem, czym jest atak ze skoku do końca. A, dobra, to jest odskokiem tu, a potem wystrzał wszystkich przeciwników ma 10% szans na uderzenie krytyczne. Jako, że bo są na, powiedzmy, achievementa, to wezmę to. Wolę mieć po prostu namierzane strzały niż coś innego. Czy 100 plus 1%? Nie rozumiem. A, jakie tu jakieś informacje? Mniej lub bardziej istotne. I tak. Okej, dobra. Jest pokazane, jak szybko mam to rozwiązywać. Jest takie kwestie pojedynków właśnie. Okej, dobra. No nie jest tak źle. No i mam już łącznie 2%, więc 2% szybciej się poruszamy oraz, co tam jeszcze było? Szansy na unik. Jak on w ogóle działa? A, po prostu taka procentowa szansa, że jakby zablokujemy atak. Zamiast trzymać obrażenia. Tak to mógłbym najłatwiej powiedzieć. Bądź inaczej, po prostu, że unikniemy obrażeń zamiast właśnie zostać zranionym. Dobra. Oj, dostałem obrażenia niestety. Dobra, dobra i udało się. Po mnie kurs w siłę, co? A, chodzi o to, że znowu się udało. Tylko 1% i teraz co? Tylko uderzasz, atak zdaje dodatkowe obrażenia wynoszące 5% posiadanych pieniędzy. Pchnięcie zdaje obrażenie, a pchnięcie? Okej. Chodź, wezmę to. 5% posiadanych monet, co? Znaczy nawet nie jest jeden, ale spokojnie. Niedługo się zrobi coś dosyć dobrego z tego. Patrz na to, jak ja rzadko odwiedzam sklepy. Dobra. Dobra. I w sumie przez tę teraz zdolność w końcu może będę pamiętał o tym, żeby wykorzystywać wystrzał częściej. No ale dobra. O, dostaliśmy tutaj kolejny 1%. Idziemy teraz po serce Centarła. I tak, mamy już teraz 1,5 obrażenia jako ten mój bonus. Długo się zastanawiam, czemu mówię o 1,5 obrażenia. Odpowiedź jest prosta. 5% 30 to... Dobra. Czemu tak powinno być? Tak, bo na 5% z 10 to jest co pół. Nie zdążyliśmy. A nie. Zdążyliśmy i to chyba tak podkuł ledwo. Dobra. Dobra. Bez różnicy teraz. Czy jest coś ciekawego? Nie. Kuszące, ale nie. Nie. Teraz tak. Da się zobaczyć, ile czego mamy? 31 klejnotów. A butelek nie mamy. A to wezmę butelki. Jakkolwiek to by miało być. Dobra. Dobra. Otrzymuję niestety kupię obrażenia, bo nie myślę. Może inaczej. Myślę głównie o tym, żeby zelczyć więcej tych procentów, a nie o tym, żeby jak najmniej życia stracić. A, nie zdążę niestety. Chwila. Zdążyłem czy nie? Bo już nie rozumiem. 6%. Ciężko mi stwierdzić. Ale dobra.
Na razie się tym nie przejmujmy. Idźmy zamiast tego sobie w dziwne miejsce. To jest chaos. Cię nie mylę i... O co mi można dać? The fathomless expanses, hidden in darkest corners of the underworld, stretch well past the notice of Lord Hades himself. And yet, the interfering prince somehow discovers passage there. Wasn't all that hard to find, really. Wiecie co, nawet to wezmę. Rzadko kiedy trafisz w tutaj miejsce z możliwością dojścia w to wszystko, więc damy butelkę teraz i oszczędzimy sobie problemów później. Everyone makes offerings to my relatives upon Olympus. I wish to make an offering to you. Thank you for everything. How cruel of you to make attempts to tempt me with material things. You then, please in turn, allow me this attempt at reciprocity. Okay. Standardowo. Kosmiczne jajo. Nie wiem, czy co sobie ma prezentować, ale przyjmiemy kosmiczne jajo. No dobra. Macie też opisa i zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Ciekawe. Przez 12 sekund możesz zebrać tego przez zasypującą przez 3 poteczki, potem dostajemy. Możesz zdobywać, zdajesz... Antwerp tyłu, otrzymasz szyb tego specjalnego. A z tych wszystkich rzeczy to będzie najlepsze, a tak specjalny to skill. Tak nie używam, więc tak. To jest tak, klucze, ciemność, kryształy. Klucze mam 4. A potrzebuję ich jak najwięcej, bo tam jeszcze jakaś ta nowa broń jest, jeszcze potem nowe funkcje w tym lustrze. Okej. Okay. Jeszcze tutaj kolejne, no bez przesady. Nie, tak poważnie, bez przesady. Jak mam to wszystko pokonywać na tyle szybko, żeby jeszcze potem nadążyć? Nie, to jest nierealne. Moim zdaniem. Sorry, Hermes. Nie daliśmy rady. Niestety. Czułek zwolniony. To była informacja o tym mieczu, czy o czym? Nie wiem. No dobra, większe wyzwanie za kolejny dar, ewentualnie to jest sklep. Do sklepa nie chcę iść. Bo nie będę wydawał w końcu pieniądze tutaj u nas, przekładają się teraz na... Na dodatkowe wrażenia. Dobra. Czy damy radę? Czy damy radę? Niestety nie sądzę. Ale spróbować zawsze warto. I jeszcze straciliśmy. Jakby tą jedyną szansę na oszukanie śmierci, że tak to nazwę. Cóż, jestem za słabym graczem, może jeszcze jeśli chodzi o wszystko tutaj, żeby sobie z tym dobrze radzić. Ale tak czy inaczej, zbieraliśmy to chyba 7%, czy ile tam. Okej, co tu mamy? Po użyciu wystrzału lub trafieniu wroga takim potem specjalnym wystrzelu poszukującym strzałę. Okej, a czyli atak jest mocniejszy i ma szansę na zadanie krytyka. A to jest lepsze, moim zdaniem. Więc to też weźmiemy. No i lecimy dalej. Z nadzieją na to, że może jeszcze uda nam się zaliczyć wyzwanie pióra. Chociaż jeden raz. Dobra. Fajnie by też było, gdyby te moje te wszystkie kryształy do strzelania same wracały do mnie po tym wszystkim. Przyjemnie by było. I może dałoby to jeszcze nadzieję na to, że zdążę. Oczywiście, że nie. Musiała przyjść długa fala wrogów. Po to, żebym nie zaliczył. I proszę, że to jest trochę zastanawiające. Co twórcy mieli na myśli? Jaki sposób rozgrywki, jaką taktykę tworząc ten, powiedzmy, przedmiot? Naprawdę zastanawiający. Okej, 10 obrażeń więcej. Kryształy albo klucz. Jestem zawsze za kluczem.
No naprawdę, no, ja przynajmniej nie rozumiem, czy nie jestem w stanie zauważyć, jaki styl rozgrywki trzeba byłoby mieć. Jego farta i inne tym podobne rzeczy, żeby móc rzetelnie po prostu wykorzystywać to pióro w porządny sposób. Jak ja tutaj się staram najbardziej jak mogę, jest pewne, można też zauważyć i... W wielu przypadkach nie nadążam. Chcę zobaczyć, dopiero się... A, dopiero teraz 7%. Au, to jeszcze gorzej niż jest, niż... Znaczy jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dobra. Właśnie, 7%. Siódmy raz dopiero mi się to udało. Niestety. Dobra. Coś jeszcze? Okej. Niestety, minimalnie znowu zabraknie. Ja ci mówiąc, widzę, że pióro nie jest dla mnie. Przynajmniej jeszcze nie jest. Masz jakiś sposób na to, żeby wydłużyć trochę jego, powiedzmy, czas oczekiwania. Nie wiem, czy jest to prawidłowe określenie, ale no, chyba rozumiecie, co chodzi. I próba skarbu i tak jest na jedno uderzenie, więc no, czemu nie? A tak to może jeszcze coś przynajmniej zarobię. Jak sobie swoje obrażenie jeszcze bardziej przed momentem, w którym... No! Bez wątpienia padnę bez życia. Pewnie, może się uda? 71. Świetny wynik. Dobra. A, jakiś nowy wpis? Nie wiem. Nie jestem pewien. Ale to teraz i tak bez różnicy chyba. Ale ciekawe, niektóre są ich nazwy, tych wrogów. Mieli bardziej sensowne. Ale tak, a tutaj czy było coś sensownego, czy nie? Drogie, ale nie. Kurczę, dobre rzeczy, ale nie chcę. Nie chcę naprawdę wydawać. Chcę może zwiększyć mi obrażenia. To pewnie wielki błąd, znaczycie i... Tak. Tak, to był wielki błąd. Za to, że idziemy teraz walczyć z tą Meg. Hello, Meg. Hold it, Zagreus. I sense something. Is that... Ah. You've been in contact with Chaos. So even they are now involved with this. Just because Chaos is giving me the power to crush you doesn't mean they're getting involved with this, does it? You don't know who or what you're dealing with. Ask Nyx about them for me sometime. Here, I'll give you a chance to ask her very soon. Here's my whip. Bardzo ostrożny, co prawda, walcząc z nią. Ale tak, wydaje mi się, że mam szansę nawet pokonać w takim, powiedziałbym, nieciekawym momencie. Dobra, i co będzie robić? Okej, te strzały, niestety. Wolałbym, żeby tym razem robiła te swoje kręciołki. Jakby pola obszarowe. Od zadawania obrażeń niż te strzały. Ale cóż, to też może być. Będę musiał być jeszcze ostrożniejszy przez to, walcząc z nią, niż był, gdyby robiła tamte ruchy. No ale dobra, damy radę. Musimy. Musimy dać. Nie mogę paść tutaj, teraz. Dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie. Gwiazdy kluczymy, dasz radę. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Nie ma co się śpieszyć. Dobra, dobra. Jakby co powiedziała Helga? Pół serduszka? Nie, niestety. Stało się. No niestety. Ja mam nadzieję, że może jednak jakimś cudem to przeżyjemy, no, trudno się mówi.
Zawsze może być przebieg do Hydry czy nawet Elysium. Więc dobra, w takim wypadku idziemy i co tu zobaczymy. A, nawet Jarek, super. Pani ma poradę. Pani ma poradę po prostu. Okej, okay. Tutaj jest też jakaś sprawa większa. Though I'm fearful it was not enough. No one ever has escaped this place. Your expertise has readied him, Achilles. Yet I sense it is your confidence in him which spurs him on. Do not lose faith in yourself now, lest soon he do the same. My faith is prone to shakiness at times. Okay. Relaxation? Not as comfy as it looks. Myślałem, że można coś zrobić, ale nie. To jest typowy pies. Niedobrze, pieska nie widzę. Bardzo nawet niedobrze. Czyli nieobecność psa to jest powód do niepokoju tutaj. Patrząc na dialogi, jak to było mówione, że ostatnio kiedy zniknął, to sobie zniszczył kafejkę czy coś. Wiem, że Nix has been abetting you. You wish to take advantage of her pity? I care not. Her powers have their limits anyway. How can you? Nix is the knight itself and can do as she pleases, isn't that correct, father? You think I asked to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created, which you dare call business. Pleasure doing business, then. No cóż, typowe sprawy tutaj. It's quiet here, you know, when you're out and about. Makes me a bit self-conscious, truth be told, seeing as ostensibly I'm the musician of this court. Look, if you decide to start strumming on that lyre again, I'm sure nobody here is going to mind. Though you take care, okay? If you insist, my friend. I teraz zobaczmy jeszcze przy okazji, jeśli chodzi o kwestię samych kryształów, czy coś ciekawego? Na razie bym nie powiedział. Potem można te urny wziąć, albo tam potem uzdrowisko pośród Asfodelu. Czyli inaczej mówiąc, uzdrowisko w Krainie Hydry. Ale tak, na razie na to nie patrzymy. Co jest ważne specjalne? Oferta wydaje się być świetna. Za 25 ciemności, 3 klucze. Biorę. Nektar mógłbym też kupować za klucze. Fajne. Potem diamenty nawet za nektar. Za kryształ też klucze. Okej, fajne biznesy. Na razie jednak się z tym wstrzymam. Zobaczmy, czy jest może coś bardziej interesującego. Znaczy mówiąc, ile tu kosztuje? 10. W takim wypadku warto byłoby może pomyśleć o tym, żeby coś tam zrobić z tym wszystkim. Na razie tak nic lepszego nie zrobię, więc tak. Excellent. Rzucę ile się da. Coś miałem zrobić? Tak, miałem odblokować nową broń, ale najpierw jeszcze tylko inny dialog. Just be sure to use that fancy dash of yours and keep him guessing. Don't let him catch you standing still. Dash like mad instead of standing still. That's not the worst advice, I guess. Okej, uwaga, uwaga, ostatnia broń. Let's try it. Exogriff, the rail of adamant. Annihilate all who oppose me. A, mam achievement i... Co? Czy my mamy... Czy... Mnie się tylko wydaje, czy to jest broń palna? Tak. Mamy broń palną. Okej. Nic z tego nie rozumiem, ale niech będzie. Zanim jednak coś, to muszę tutaj zobaczyć, co się pojawiło. Pielne oręże. Okej. Coś nowego się pojawiło w ten sposób? A, tylko to takie typowe rzeczy i tyle. Dobra. To co teraz? W sumie nic. Nawet nie wiem, co ja chciałem osiągnąć. Zobaczmy może tylko, co jest za jajo. Możesz wejść
do bramy bez utraty życia, błogosławieństwo ma 20% szans stać się rzadkie lub lepsze. Dosyć typowy przedmiot. Niejaki tak będzie. Ja jednak na razie zostawię sobie znowu pióro. Głównie dlatego, że jeszcze 14 poetyczek i będziemy mieć je ulepszone, więc tak. No i zobaczmy, jak się będzie sprawować ta dziwna broń palna. Olympus calling. O, żeby to był... Nie jestem pewien, Athena. He cut himself off from the rest of us. Many times have we attempted peace to no avail. Okay. Co my tu mamy? Atak jest mocniejszy, może odbijać, nie jestem pewien, ale tak. Boski odskok. To jest świetne, mi się wydaje, ale... Muszę po prostu brać achievementy, więc wezmę to. Okej. Okay. Udało się. Kolejny 1% zdobyć. Tak to dziwnie określę. I tak, zdolność może nie najlepsza, ale... Jak mówię, ja na razie gram tutaj na spokojnie, nie myśląc za dużo o tym. Powiedzmy, żeby robić jakieś potężne buildy. Więc tak, moim największym celem jest zgromadzenie prawdopodobnie większości achievementów w tym tutaj miejscu. Dobra. Tak więc tak, no. Czy teraz się uda? Nie. Nie uda się prawdopodobnie pióro. To jest smutne. I uwaga! Jednak się udało. To typowe na farcie. Jak dużo jeszcze tej broni nie ogarnię. Okej, 2%, co oznacza, że... Dobra, teraz będę przeładować chyba. Dobra, udało się? Tak. Udało się i to nawet pięknie. Muszę przyznać, ten obszarowy wystrzał granatopodobny, że tak da się go najłatwiej nazwać. Świetnie się nadaje właśnie do pozbywania się takich tłumów wielkich. Dlaczego pewnie został stworzony, ale jeśli by to o tym pamiętał, jeszcze by wykorzystał też swój wystrzał i to podobne, to kto wie, może nawet w końcu uda mi się jakoś tym piórem dobrze zarządzać. Okej, okay, mało czasu zostało do końca pióra. Ale daliśmy radę właśnie dzięki temu znowu. Okej, i teraz tak, granat bądź serce. Nie mam dobrych darów, więc nie ma co iść po granatę. Serce, centarła, jak zwykle pomoże trochę z tym wszystkim, więc tak. Okej, okay, gdzie jest jeszcze jakiś wróg? A, tutaj kolejnego pojawiło. Okej. Okay. No i tutaj niestety już nie zaliczyłem. Nie wiem, czy bardziej jest to z winy pomimo tego, że za wolno pokonywałem wrogów. Winy czegoś innego, czy jak? Ale tak, teraz w sumie zauważyłem dopiero teraz jedną fajną zależność między moim teraz daszem a tym wszystkim. Nie myślałem o tym wcześniej, ale odbijanie. Mogę odbijać wszelkie pociski po prostu szarżując w nie. To jest potężne, jak tak teraz o tym myślę, tak dokładniej. Tak. To nawet nie wiem, czy tylko pociski, czy ogólnie większość ataków nie mogę w ten sposób próbować odbić. I nie zdążę, przez to, że właśnie za wolno pokonywałem wroga. To zanim zdążę pokonać ich tych tutaj, to pióro przypadnie. Smutne to. Ale tak, mimo wszystko, jak mówię, ja się nie przejmuję aż tak bardzo tym, czy się udaje, czy nie. To jest znowu challenge w zamian za Afrodytę. Okej. Dary Afrodyty w sumie ciężko mi stwierdzić, czy były czymś przydatnym, czy nie. Najprościej we świecie nie pamiętam. Ale tak, chyba miał coś z osłabianiem wrogów jakimś takim specyficznym. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Chociaż nie wiem, czy nie mylę ich z Dionizosem. Wiem, że dla bogini miłości być myloną z tym, z bogiem pijaństwa, co jest obraza i to olbrzymia, ale no, taka prawda, że nie jestem pewny, kto jakie typy darów tutaj dawał. Najprościej w świecie dlatego, że za rzadko siadam Hadesa.
To jest jeden z powodów, a drugi taki, że po prostu no, nie pamiętam. Byłem, można powiedzieć, ostatnio zajętą innymi tematami. Dobra. Ile razy się udało? 4 razy. Nie jest to trzy. What shall we do here once you finally arrive? Perhaps we could go out and meet some mortals. I know all too many maidens and or noble gentlemen who'd absolutely love to get to know you. Okej. Okay. Wszyscy się do achievementa? Nie. Chyba nie ma. Wsparcie, okej, okay, to jest to. Wystrzał. O, to może być fajne nawet. Nie wiem, jak będzie teraz z tym, żeby to zostawało w wrogach. Ale tak, wydaje się być sensowne. Okej, okay. Mogę z tego korzystać tak swobodnie dosyć. Tylko muszę pamiętać o różnych takich dywach z tym powiązanych. Ale tak, najwidoczniej za dużo chaosu się tutaj dzieje. Zbyt jestem niezorganizowany, żeby móc myśleć o biurze. Więc tak, zabawy piórek chyba będę musiał zostawić naprawdę na kiedy indziej. Ale tak, pożegnalny strzał. Zyskuję wszystkie dodatkowe obrażenia przy... A. Nie rozumiem. Nie rozumiem do końca. Wystrzał wszystkie dodatkowe obrażenia przy uderzeniu wrogów od tyłu. Coś takie niezrozumiałe i dziwne. Tak czy inaczej, to byłoby świetne, ale wezmę to. Bo to jest dueta. Duety ciężej zdobyć. A nie biorę próby dla pieniędzy. Możemy tu pójść. To będzie Syzyf, jeśli się nie mylę. To przy okazji damy mu prezenta. Bo jeszcze chyba mu nie dawaliśmy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this, not without giving back a little something in return, that is. Okay. Dostaliśmy coś. Thanks for that, sir. Strzaskane kajdany. No i parę informacji, jeśli chodzi o Syzyfa. Dobra. Jeszcze zaraz z nim pogadajmy normalnie. Not having to see those Fury sisters quite as much lately. The main one, what's her name? She's on your case now, isn't she? You mean Megara? She's on my case, all right. Under strict orders not to let me out of Tartarus. I guess that means you've got yourself a break. About damn time they gave one to you, sir. Jak zwykle mówię. I weźmiemy ciemność. Czy taki lepszy nie potrzebujemy? Got it. Oczywiście leczenie można było powiedzieć, też się przydano, ale... Będąc szczerym. Ciemność jest lepsza. Chyba sprawa tutaj w ogóle. Czy jestem w stanie tutaj w ogóle to zaliczyć? Pewnie nie. Tutaj szczerze mi się wydaje, że ten pokój to jest taki idealny przykład tego, że pióro nie zawsze może być realne do po prostu wykonania. Chyba, że ono będzie też idealnie tak, że właśnie wyłączyć dopiero ile po tym, w ten sposób to pokazuje, że tak, że jednak gra jest przemyślana całkowicie pod względem pióra. Tylko ja jestem takim jełopem, nieogarem, lamą, że mi nie wychodzi pióro. Bo tak, taka kolej rzeczy też jest możliwa. A jeśli tak jest, no to z drugiej strony fajnie mieć jak najwięcej takich pokoi, bo w ten sposób tutaj mamy gwarancję, że pióro, no, zadziała. Okej. Okay. Udało się. Nie będzie co. I tak ciężko mi tym trafić. Może mi teraz będzie biło jeszcze lepiej. I teraz tak, więcej ciemności albo kryształy. Wolę oszczędzać ciemność na przyszłość niż kryształy. Nie mam do wyboru takie rzeczy. W szczególności, że jak widać ciemność można kupować klucze czasami. Oczywiście wiem, że to jest kiszkie. Powiedzmy, oferta specjalna. A. W sumie teraz dopiero zrozumiałem jedną fajną rzecz. Ja nawet nie muszę za bardzo strzelać. Gdybym się postarał, jestem w stanie eliminować wrogów tylko i wyłącznie z swoim stołem. Więc tak, no,
jeśli będę ostrożniejszy, nie będę się skupiał aż tak tylko na piórze, to kto wie, może nawet naprawdę będziemy w stanie zrobić jakieś większe sukcesy. To jest coś w swoim drogą, także zastanawiam się, tylko ostatnia kwestia. Czy nie lepszym pomysłem byłoby też może właśnie w końcu zacząć myśleć o jakichś takich konkretnych buildach, jakichś konkretnych strategiach, konkretnych planach, a nie brać po prostu byle co pod achievementy. Ja tak naprawdę zależny od was głównie, bo ja jestem gotowy na oba typy rozgrywki. A to, co wy chcecie za mnie oczywiście, można powiedzieć, trochę istotniejsze nawet niż to, co ja bym chciał tak po prostu. I mogę wziąć to, bo czemu nie? To też sobie wezmę. Ja to też mogę spróbować, zaryzykować. Okej. I teraz fajna sprawa, dostajemy młotek. Zobaczymy, jak działają młotki tutaj. Dlatego, jak to się nazywa. Dla tej broni specyficznej. Nawet nie pamiętam, jak oni na tym mówili. Okej. I tak, pióra nie zaliczę. Dlatego, że nie umiem aż tak szybko ogarniać terenu. Uczestniczyć wszystkich wrogów non-stop i takie. Ale tak, nie przejmijmy się tym na razie. Naprawdę. Ile się uda, tyle się uda. A teraz wielka chwila, co daje młotek, a tak najbliskiego najbliższego wroga i zdaje 10% więcej? Ciekawe. Twój atak zdaje 40 obrażeń rozproszonych na krótkim zasięgu. Minus 6 pocisków, a to jest szybszy i celniejszy. 6 pocisków. Okej. Zdecydowanie lepsza opcja. Już nie mam niestety na sklepa, więc idziemy po granata. Delicious. Znowu to. Stronger still. Okej, i znowu idziemy do Megaire. Super. Może tym razem da się z nią wygrać. Can't get rid of me, Meg. What? Where did you get the rail? Do you know what you have? Where are your customary weapons? I left them. A, boi się. And I sort of know what I have, in as much as it's largely responsible for getting me this far. Would you like to see a demonstration? Yes, I would. I always have, as a matter of fact. Okej. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Spokojnie. Oczywiście. Dobra. 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 Okej. Dobra. Muszę pamiętać, że mam jedno powstanie z groby, więc mam trochę bezpieczniejszą sytuację niż ostatnio. To nie oznacza, że mogę sobie pozwolić na robienie głupot, co to nie. Ale dobra. Chyba wygram. Dobra, mamy to. Okej, czyli po prostu mieczem nie umiem, albo też miałem większego farta, albo ta broń po prostu jest dużo potężniejsza od pozostałych. Nie wiem. Tak czy inaczej, mamy... Piątą krew planów. I to jest taka ciekawa sprawa, piątą. Ile broni już u mnie odniosło sukces? Bo już nie pamiętam. Wydawało mi się, że mniej. Czyli to chyba oznacza mniej więcej tyle. Co to, iż gdyż, ponieważ w piątą broń udało się przejść. Wezmę coś ciągle. Dobra, wyruszamy jak najdalej. I kto wie, może nawet osiągniemy jakieś większe sukcesy. Pokroju Hydry. Może nawet i pokonania Minotaura.
bo tak... Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, czy to już możemy poprawdzić jest inaczej, że jeszcze nie pokonaliśmy Minotaura ani razu. Co nie ukrywając jest trochę... smutne, bo chciałbym zobaczyć, co się kryje po prostu za Minotaurem. I udowodnić, że nie jestem aż takim miogarem i lamą, jak... no, jakim jestem, niestety, w rzeczywistości. Ale niestety. Raz aż udało się do niego dotrzeć, zero razy udało się go pokonać, jeśli się nie wiem. No jeśli chodzi o samą Hydrę, to też wydaje mi się, że może tylko raz ją pokonałem. Zresztą zaraz zobaczymy po ilości diamentów. Nie, nawet nie opisuję ile diamentów. A szkoda. Myślę, że może chociaż to będę w stanie stwierdzić. I kolejny symbol, ten, który nazywałem wcześniej symbolem Syzyfa. Lecimy mówiąc znowu ona. Ta Eurydyka, czekaj tam. So what'll it be this time, your royal majesty? Kurczę, szkoda, że nie mam dla niej coś tam, tego wszystkiego. Ale dobra. Dwa dary zyskują większą rzadkość. Podnieś... cztery dary zyskują poziom, mam tylko dwa dary, więc nie. Co? Excellent. Why, thank you. Okay. Jak to teraz wygląda? Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, to... widać, że dary, jeśli chodzi o rzadkość, nie zyskują aż tak strasznie dużo, jak myślałem. Co prawda trochę tego jest, ale no... nie wiem, ale tam chyba z 12 na 14 się zmieniło, więc... w sumie takie... powiedziałbym, że bardziej symboliczne nawet... ulepszenia niż rzeczywiście... jakieś potężne. Gdzie są coś jeszcze wrogowie? Okej, tu jest... gościu. I... okej, dobra, połowa czasu na pióro. Nie powinienem na to patrzeć, patrzę na co... jak jestem bliski śmierci. Ale tak... nie wiem, czy powinienem mówić po prostu prawdę, czy smutna i... nie zdążyłem pewnie, co jest ostatni przeciwnik, zdążycie. A nie zdążyłem przez... moje nieogarnianie. Tutaj to było totalnie... wykonywalne. Nerwujesz coś takiego? Nie, ja powinienem się wstydzić. Jak bardzo nie umiem w to grać. Kolejna ranga? Czyli pióro się ulepszyło? Nawet nie jestem w stanie zobaczyć, co się zmieniło, ale dobra. To jest nieistotne. Okej. Mam, proszę się szybciej, 30%, kurczę, świetne. Potrzebuję obrażeń, odskocz szybko, by uzyskać... przytrzymaj wystrzał, by strzelić razem. To jest fajne nawet. Wezmę to. Czemu nie? Czemu ci jeszcze pickie? Okej. Czy mogę taką super serię jakby wystrzału zrobić? Dobra, a funduszy nie mam. To znaczy, że chcę tym przyjść na większe wyzwanie w nagrodę za Zeusa. Mam w nagrodę za Zeusa w zamian za Zeusa. Okej. Okay. Co my tu mamy? Aha. No to w sumie to było do przewidzenia, że to będzie noga i głowa Gorgony. Bo zawsze jak się trafia wyzwanie, co jest noga i głowa Gorgony. Jak tak teraz myślę i... o, w tym miejscu powiem wam tyle. Widzicie, ile mi czasu zostało do końca pióra? Chyba naprawdę tej... żeby tu móc zaliczyć pióro, trzeba mieć jakieś wielkie bonusy do niszczenia pancerzy. Tak przynajmniej się wydaje. Z obecną sytuacją to... nie jestem w stanie po prostu tego zrobić. I coś trudno się mówi. Może z czasem będzie lepiej. Ale no. Zeus. As lovely Aphrodite put you in a trance already, Zagreus. Or might I offer you the blessing of Olympus to intensify her catastrophic power with my own? Czyż by kolejny duet? Nie, niestety nie. Fajne, ale nie. Atak specjalny to jest Q. Okej, to jest świetne. Nie będzie na zwykły atak.
Okej. Okay. A to lecimy dalej. Pokoi nam się ciemność. Ciemność? Ciemność chciałem powiedzieć. Oj, tak. Świetne. Gdybym jeszcze tylko widział tych wrogów, to byłoby lepiej. Okej. Okay. Dobra. I udało się. 1,1%? Co? Czemu 1,1? Dlaczego się nie ogarniam? Bez sensu. Nie mówcie mi, że cały ulepszenie pióra, które istniało, czy które zaistniało, to jest dosłownie 0,1% więcej na każdą potyczkę. Jeśli tak to jest, to równie dobrze mogliście go nie ulepszyć. Nie wiem, może teraz po prostu to, jaka jest nagroda, jest uzasadnione jeszcze bardziej od tempa, w jakim daje się to wszystko zaliczyć. Okej, okay, kolejne. A, jeszcze starcza czaszek tutaj. Dobra, i zdążyliśmy. Znowu 1,1. Prawda, obawiam się, że ulepszenie pióra to jest dosłownie 0,1% na każdej aktywacji, że tak nazwę. Poseidon albo sklep. Poseidon. Idźmy po Poseidona, bo i tak raczej za dużo już nie zwojujemy. Takim hapekiem i... Tak. They are filled with danger, not just water, little Hades. Any of the dead you face, they met their mortal end at sea and not on land. Okej. Okay. Tak. A tak specjalnie jest dużo lepszy. Tak specjalnie są silniejsi, przyświecić w setnej potyczce. Świetne. Nawet by to znaczy, achievement. I diament, czyli dobra, Hydra. Pierwszy czy niestety sekund będziemy mogli bardzo fajnie unicestwiać, później wtedy gorzej, ale tak. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Trzeba być bardzo ostrożnym teraz. Wyskakują kolejne głowy. A ja mam końcówkę HP. Ale tak, definitywnie nie ma co patrzeć tutaj na pióro i jego dziwne wymogi. Bo ich nie spełnię. A Hydrę pokonać mogę. Głównie jeśli będę widział ich ataki i je odbijał. Bo tak naprawdę to jest mój największy atut przeciwko Hydrze. To, że mam odbicie. No i też to, że używamy tej broni. Naprawdę dużo z niej korzystam, tym bardziej wydaje mi się ona, powiedzmy, mocniejsza od reszty. Może nie jakoś bardzo, nadal w granicach rozsądku i balansu, ale no. Na pewno to mogę akurat powiedzieć o wszystkich broniach. Czy może nie o wszystkich, ale ogólnie o tym, co znam. No, powiem tak. Niektóre broni pojawiają się tak tajemniczo, że wcześniej nawet nie było śladu. Super. Więc podejrzewam, że mogę zrobić ich jeszcze więcej. Ale tak... Większość broni, przynajmniej wszystkie, które do tej pory doświadczyłem, wydaje mi się znacznie lepsze niż miecz. Może poza łukiem, ale to jest akurat kwestia preferencji. Ale tak poza tym to tak. Większość broni wydaje się być lepsza od miecza. Czy mówię to głównie z perspektywy takiej, że chyba sądząc po tym, wydaje mi się, że każdą bronią, znaczy nie każdą, to przynajmniej większością broni, no, udało się przejść pierwszą krainę chociaż. A miecz nadal jest. Powiedz mi coś, chłopcze. Making it out of Tartarus is nothing in comparison to what lies ahead for you. Ciekawe, że dopiero teraz o tym wspomina, jak już byliśmy nawet raz w Elysium. Looking forward to it. Co najmniej raz.
Ciężko mi stwierdzić, ile tak naprawdę byliśmy, bo nie widzę, ile mam diamentów. Would you perchance fancy a song right now? Argonauci? We krwi albo element. Dajcie chwilę, muszę zrozumieć, co to jest w ogóle argonauci. Bo to jest takie dziwne, ale element we krwi albo argonauci. Okej, okay, argonauci to byli jacyś bohaterowie helleńscy i tym podobnie, więc. Z tych tematów chyba Argonauci są najlepszym. How about Argonauts? Didn't you sail with them? Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm glad you like it, though. No, można było się spodziewać. Ale dobra, a są jakieś nowe fajne rzeczy? Czy tylko kolejne ozdoby? Chyba tylko kolejne ozdoby. I kwestia jakiegoś, powiedzmy, salonu. Tak samo tutaj oczywiście mogę wziąć jakieś lepsze rzeczy. Tego czego to chcę? Nie jestem pewien. Przed następnym epizodem na pewno postaram się to jakoś powykupywać i tym podobne. Nix, ale dobra. I have to ask you something. Are you certain that my search isn't in vain? My mother. What if she's gone? Your mother yet lives. There can be no other explanation. For if she did not, she would be with us. Here. She was a good woman. Stately. Kind. I wished to raise you as I thought she would have. I think I turned out okay. Okay. What news, spirit? A, przykaz wizyty Meduzy. Można z nim znowu pogadać. Jest jeszcze Meg. Got anything good? Teraz Nektar wymaga 5 kluczy. Będę musiał wydać dużo kryształów. Oj, tego zdecydowanie nie zrobię. W szczególności to jest bardzo limitowane. Ale tak, chcę kupić 2 nektary. Zobaczyć, co się stanie, jak dam jej albo Meg. I czy w ogóle mi się da dać. Ale tak. Sure, why not? 5. Here are your keys. 2, 3, 4. Nektar. Okej. Uwaga, czy da radę? Co ciekawe, da radę. Obym tego nie pożałował. Hey, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you and all that, so here. Takie. No nie wie, jak z nim pogadać za bardzo. I'll see to it. This contraband is put away at once. Now, take your finder's fee and go about your business. Okay. Thanks. Oczy krzczaszki. Zobaczmy, co to jest. I przy okazji informacje o Megai, że jakieś takie lepsze. Prawdopodobnie. No chyba się tutaj też są i Onyx. Ale tak. Pogadajmy z nim jeszcze trochę, to zobaczymy, co z tego wyniknie. What are your sisters up to these days, Meg? I've not seen them around. We're stretched a little thin, as you can see. Some kind of war up there meant lots of business here. I'm left to hold the line and deal with you. Okej. Okay. Daliśmy radę i teraz jeszcze zobaczymy, co się stanie, jeśli jej damy. Miss Dusa, I wanted you to have this. It's nothing really, just for your hard work. Rzeczą taka ciekawa sprawa i to trzeba dać chyba jeszcze przed rozmową tak na pewno, bo później zauważam, że najczęściej po tych rozmowach ucieka. Nie wiem, czy za każdym razem, do tej pory wydaje mi się, że za każdym uciekała. The prince, I'm really grateful for this, really, and I thought I kind of got something for you. A, co dostajemy i co? Thanks, Miss Dusa. Jatełka z piór harpii. No okej. Okay. A dobra. Hope you're having a nice stay. Even though you don't want to live here anymore, your highness. And there she goes again. Okej. Okay. Jakieś nowe sprawy znowu? Prophecy fulfilled. Na wiedzę? Achilles' codex. I'm getting somewhere with it. Okej. Okay. Jakieś takie dodatkowe informacje są. Dobra. Dobra, w takim wypadku przegadamy, co trzeba przegadać, zobaczymy nowe rzeczy i... Że chcesz sprawdzić swoją kolekcję broni, co? Ale ciekawe, co tutaj jest. No, że tego nie mamy. Ale dobra. A kolczyk, zdajesz 20% obrażeń, kiedy masz 35% lub mniej. Świetne.
durny mają 3% szans, aby zwierać przedmioty lecznicze potężne. Ataki tak specjalne oraz wystrzał zdają 50% obrażeń, jeśli nie są wzmocnione przez dar. Świetne. Świetne, po prostu. A tutaj? Tak. 1,1. Najbardziej bezużyteczne ulepszenie. Chyba to też będzie tytuł mojego epizodu. I tam coś się jeszcze dzieje ciekawego. Ale wiecie co? Tą tajemnicę zostawiamy na następnego epizoda. Nie chcę po prostu wszystkiego pokazywać tutaj od razu. Więc no, pogadałem tylko z trupkiem, no i na tym będziemy kończyć. So the strangest thing happened while you were out, boyo. One of your weapon holder things back there, it picked up this eerie glow. Could see it from the corner of my eye. Mm-hmm. Calm down, Skelly. I'm sure whatever it is perfectly normal for a legendary semi-sentient titan-slaying weapon from the dawn of time. Okay. That's just it. Those weapons of yours, they have seen some real business, pal. You're giving them a real workout, so maybe they're starting to like you or something. Loosening up a bit, you know, like you and me. I should go check it out. No, ale jak mówiłem. No to tam będzie się działo, jak to tam będzie się działo, to wszystko sprawdzimy w kolejnym epizodzie. A póki co, ja się z wami żegnam, nadal posiadając bezużyteczne piórko, no i cóż. Do kolejnego. Trzymajcie się i hej, hej!